Jak nauczyć się czytać po angielsku? No, niestety angielski jest trudny, bo każde słowo inaczej się wymawia i trzeba znać transkrypcję. I często nauczyciele, filolodzy przekazują, jak nauczyć się tej transkrypcji. Ale ja mam swój secret. A wiecie jaki? Że najpierw uczeń powinien słyszeć wersję ze słuchu. I to jest klucz. Dopiero potem widzi tekst pisemny. Jeśli robimy odwrotnie, idzie to bardzo wolno. Natomiast jeśli wersja jest słuchowa najpierw i on to słyszy i on to powtarza i widzi tekst, to nagle umie czytać, bo to on wie, jak się to wymawia. I tak naprawdę to o to w tym chodzi. No ktoś by mógł powiedzieć, no tak, transkrypcja, musimy się najpierw jej wykuć. No to zobaczcie, już nawet książki są tak drukowane dla uczących się angielskiego, że nie chcą tej transkrypcji angielskiej, tylko dosłownie piszą, jak się to wymawia po polsku. Czy ja to pochwalam? Z jednej strony tak. Natomiast jeśli macie słownik Diki i tam macie wyrazy angielskie, to w nawiasie macie też transkrypcję i również wymowę. Także można uczyć się transkrypcji, ale bardzo szybko następuje progres, kiedy robicie w ten sposób, co ja mówię. Czyli znowu zobaczcie, wracamy do tego osłuchiwania się. To jest, jeśli chodzi o czytanie. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, musicie dużo widzieć i czytać, wtedy jest pamięć wzrokowa i pamiętacie, jak pisze się dany wyraz. To tyle, jeśli chodzi o moje sekrety. Thank you guys. See you later.